Z wywiadami nie zatrzymujemy się nawet na 15 minut. Jest z nami pan Marcin Herski, trener zespołu KS Progres. Konstantynów Łódzki. Mamy też zespół z Andrychowa, również nazywa się Progres. Dzień dobry, panie trenerze. Witam. Panie trenerze, proszę powiedzieć, wiadomo, że aura nie rozpieszcza. Niemniej chyba zawodnicy jak na razie zadowoleni z turnieju. No tak, ostatnio byliśmy na turnieju w 2019 roku w listopadzie i tam jakby troszeczkę miałem kilka uwag do przerw, jakie były między meczami z dzieciakami, nie za bardzo było co zrobić. W tym roku jest naprawdę super, bo te przerwy są bardzo krótkie, właściwie jeden mecz przerwy i gramy kolejny, także jeśli o to chodzi, bardzo się poprawiło i w tym roku nie mam żadnych zastrzeżeń. Czyli w takim razie może pan naprawdę z takiej perspektywy dosyć głębokiej spojrzeć na turniej, ponieważ 2 lata przerwy między turniejami, tak, to czasami jest przeskok zupełny. Tak, tak. Tak jak mówiłem 2 lata temu, że organizacyjnie było wszystko fajnie, oprócz właśnie tych przerw między meczami, bo one były uciążliwe, naprawdę z takim wulkanem energii ciężko cokolwiek zrobić przez godzinę. Ale w tym roku, tak jak powiedziałem, te przerwy są no, optymalne, tak? Czyli jeden mecz gramy, jeden mecz odpoczywamy, gramy kolejny, także wszystko jest fajnie, płynnie to idzie i dzieciaki nie mają czasu na to, żeby się nudzić. Wiadomo, że Konstantynów Łódzki to bardziej centrum Polski niż południe. Czekał pan, aż będzie to minimalnie, chociaż trochę bliżej was, żeby nie przyjeżdżać do Krakowa? Czy po prostu akurat zobaczył pan, że jest turniej w Mielcu, że sygnowanym turniejem Smoka i zdecydował się pan przyjechać? Z panem Mariuszem Wyszyńskim jesteśmy tak naprawdę w stałym kontakcie i on organizuje wiele tych turniejów. Oczywiście ze względów finansowych nie możemy być na wszystkich. Natomiast grupa rodziców, która się zebrała wokół tego rocznika 2012, no, założyła sobie, że raz w roku na duży turniej będziemy jeździć. No i chwała im za to, no i oto jesteśmy. Właśnie widzieliśmy, że grupa rodziców naprawdę mocno dopingująca. To jest jednak takie promowanie zdrowego dopingu wśród rodziców. No jak najbardziej. Ja się bardzo cieszę, że są wokół mnie tacy rozsądni rodzice, bo dzięki nim tak naprawdę ten klub istnieje, summa summarum, bo bez ich wsparcia i bez ich również cennych rad, ja jestem również, oprócz tego, że jestem trenerem, jestem wiceprezesem tego klubu i dzięki radom też rodziców, pomysłom, ten klub funkcjonuje i naprawdę ma się dobrze. Panie trenerze, nie będę zatrzymywać, wiem, że śpieszy się pan na kolejne spotkanie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, pan Marcin Herski, trener zespołu Progres Konstantynów Łódzki, teraz już poprawna nazwa. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, do widzenia, a państwa zapraszam do śledzenia dalszych relacji na naszym kanale YouTube Turniej Smoka TV.